W 2003 roku trzech przyjaciół ze studiów informatycznych postanawia założyć firmę. Powstaje 3Soft. Naszą motywacją do założenia firmy 3Soft była potrzeba tworzenia, niezależności i możliwości decydowania o sobie. Od początku skoncentrowali byliśmy na tworzeniu oprogramowania dla firm. I tak jest do dnia dzisiejszego. W ciągu roku pozyskują pierwszego dużego klienta. To był cudowny czas. Byliśmy firmą garażową. Pamiętam długie dyskusje z Michałem, programowanie po nocach, smak czarnej kawy, którą uwielbiam do dziś. Realizowaliśmy systemy dla dużych firm IT. Nauczyliśmy się, jak łączyć teorię ze studiów z praktyką biznesu. W 2006 pojawiają się pierwsi dwaj pracownicy. Pamiętam, że zastanawialiśmy się, czy będą podzielać wyznawane przez nas wartości i identyfikować się z tym, w co my wierzymy. 2007 rok to pierwszy milion przychodu. Może to dzisiaj brzmi naiwnie, ale zakładając firmę, nie myśleliśmy o pieniądzach. Ten pierwszy milion to było coś wielkiego. Zrobiliśmy to. 2009 rok to pierwszy zagraniczny klient, Alberg Cameras. Ciekawa historia. Jedna szwedzka technologiczna firma nie umiała sobie poradzić z projektem dla innej szwedzkiej technologicznej firmy. Wtedy Joakim Alberg, dzisiaj mój przyjaciel, wtedy prezes niedostępny, spytał, czy wiem, jak zrealizować ten projekt. Odpowiedziałem, tak. Spytał, czy realizowałem podobny projekt wcześniej. Nie. Myślę, że pewność siebie i szczerość pomogła nam dostać to zlecenie. Lata solidnej pracy owocują pozyskaniem ważnego klienta w sektorze produkcyjnym. Firma przekształca się w spółkę akcyjną. Pozyskuje pierwszych inwestorów prywatnych. W 2014 roku 3Soft zaczyna działać w obszarze data management. Pozyskuje klientów z segmentu bankowości, zmienia siedzibę i otwiera oddział w Rzeszowie. W 2016 roku zatrudnia 50 osób i realizuje kolejne ważne kontrakty. To był czas zmian. Dużo mówiło się o sztucznej inteligencji, a my chcieliśmy dane naszego klienta wykorzystać w jego biznesie. Do tego projektu ściągnęliśmy Jarka Tkocza z egzotycznej Australii, ojczyzny języka Data Science R. Do dzisiaj Jarek jest z nami, a projekt funkcjonuje z powodzeniem w 15 krajach w Europie. 2018 rok to partnerstwo technologiczne z Hortonworks, a następnie z Clouderą i Microsoftem. Jakie korzyści przynoszą firmie? Dostęp do technologii. Współpraca z dużymi dostawcami Big Data dała 3Soft dostęp do najnowszych technologii, które wykorzystaliśmy jako podstawę naszych rozwiązań. Wzrost wiarygodności. Skojarzenie z znanymi markami pomogło nam zbudować zaufanie potencjalnych klientów i wyróżnić się na tle konkurencji. Wspólne inicjatywy biznesowe, w tym możliwości współpracy przy działaniach marketingowych i generowaniu popytu, ale także dostęp do inżynierów i zasobów szkoleniowych. W 2020 roku 3Soft uruchamia OQB, platformę software as a service służącą do optymalizacji łańcucha dostaw dla retailerów i producentów. OQB jest dla nas szansą na globalizację biznesu. Oznacza też wyzwania transformacji z firmy usługowej w kierunku firmy skoncentrowanej na produkcie. I to tak na poziomie wartości, jak i struktur, procesów, procedur. 3Soft pozyskuje inwestorów instytucjonalnych. W 2022 roku Warsaw Equity Group oraz Cezarys Morszczewski inwestują w 3Soft i OQB 20 milionów złotych. Inwestycja umożliwiła 3Soft przyspieszenie rozwoju i komercjalizacji OQB. Przyspieszyła także ekspansję na nowe rynki oraz zapewniła kapitał niezbędny do finansowania wzrostu. Przez 20 lat 3Soft z trzyosobowej działalności stał się firmą zatrudniającą ponad 120 osób. Posiadamy szerokie grono klientów w Polsce i za granicą. Dzięki swojej solidności, zaangażowaniu i ekspertom na pokładzie w przyszłość wchodzimy pewnym krokiem.